serdecznie na uroczystym odsłonięciu muralu, który jest hołdem złożonym profesorowi Ludwikowi Maciągowi i powstał według obrazu profesora Ogiery Orientalne. Witam Państwa bardzo serdecznie. To mural, który pojawił się w naszej gminie, on tak naprawdę jest z nami około 2 tygodni. Tydzień czasu trwało malowanie tego pięknego obiektu. Piękny mural. Mural, na który widoczne są właśnie piękne ogiery orientalne profesora Maciąga. Jest to uważam, że piękna sprawa, która dodatkowo jakby utwierdzi, że w Janowie Janów słynie z koni. Nie tylko na stadni, ale tych właśnie między innymi tu na tym muralu. Oczywiście ja troszeczkę żartuję, te konie to jest tylko dodatek do tych naszych Arabów, ale tak naprawdę to jest pewien element, który pokazuje, że te konie mogą być wszędzie. Mieliśmy tutaj ścianę, która nie do końca pasowała do innego środka kultury, no bo różni ludzie różne rzeczy malują, między innymi ta ściana też się stała obiektem tego i tu propozycja namalowania tego czegoś tak pięknego spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem pani dyrektor. Ja również nie miałem żadnych tutaj uwag co do tego, ba, nawet zgodziliśmy się co do miejsca, nie wiedząc jeszcze, podawaliśmy sobie lokalizację, lokalizacja była identyczna, także wszyscy się zgodziliśmy co do tego. Na pewno jest to coś, co przyciąga oko. Nie da się jadąc przez Janów nie zauważyć tych koni, to cieszy. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby coś przyciągało. Jeśli to będzie mural, niech to będzie mural. Mam nadzieję, że niedługo będą jeszcze konie na skwerku, to też pewnie w jakiś sposób turystów przyciągnie. Chcielibyśmy, żeby tak było, bo Janów żyje rzeczywiście z turystów. Mamy stadniny, mamy piękny zamek, wiele ośrodków agroturystycznych i dobrze było, żeby tam byli turyści, przyjeżdżali, chcieli oglądać to. A taki dodatek w postaci tego muralu na pewno w jakiś sposób pomoże. Pani Renata mówi, że ma coś za nadrze, więc myślę, że to pewnie nie koniec. Bardzo, że możemy gościć tak liczną grupę gości. I chciałbym powitać Państwa. Witam serdecznie pana profesora Stanisława Baja, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To za sprawą pana profesora, to jest dużo się działo. Można by bardzo wiele opowiadać o profesorze, ale ja myślę, że jesteśmy w takim gronie, w którym właściwie większość z Państwa dużo o profesorze już wie, znaczy już, albo przede wszystkim wie. Dokładnie 100 lat temu urodził się profesor Ludwik Maciąg w Krakowie. Potem po 2 latach rodzina się przeniosła do Białej Podlaskiej i tam ojciec profesora był wojskowym i profesor Ludwik Maciąg wówczas właściwie przez cały czas jak gdyby swoje życie spędzał w Koszarach. Niemal dom był bardzo blisko, malował, rysował już właściwie od samego początku. Męskie gimnazjum imieniem Józefa Ignacego Kraszewskiego też ukończył w Białej Podlaskiej. I to jest taki jakby rys biograficzny. Natomiast chcę powiedzieć tak, profesor Ludwik Maciąg tutaj się urodził, wychował, tutaj też spędził swoje lata w czasie II wojny światowej, mianowicie był już pod koniec wojny w oddziale partyzanckim Zenona, natomiast tak naprawdę dzisiaj jesteśmy tutaj z powodu właściwie jego twórczości, która tutaj zostało powiedziane, że jest jakby stąd, że jest takie regionalne. Ja uważam, że jest i tak, i jednak inaczej, dlatego że jego twórczość jest niejako i z miejsca, ale jest jednocześnie bardzo uniwersalna. Ma niesamowity potencjał wyrazu. Na czym to polega? Tematycznie maluje konie. I pejzaż polski, ale też i zdarza mu się również inne rzeczy rysować, malować. Temat, myślę, współgra idealnie tutaj z formą plastyczną, a ta forma plastyczna to jest język profesora plastyczny właśnie, który ma swój taki, powiem, odrębny charakter, nawiązujący tematycznie do malarstwa polskiego, do bardzo ważnego, do Chomońskiego, Piotra Michałowskiego, do rodziny Kossaków, ale jednak to, że wniósł w sztuce polskiej swój własny element taki językowy, to jest, myślę, sprawą najbardziej jakby istotną i taką ożywczą. I to jest też taki element, który jest, powiem, bardzo uniwersalny. Rada Miasta Biała Podlaska
przyjęła stanowisko o uczczeniu 100-letniej rocznicy urodzin Ludwika Maciąga. I obiecuję, panie profesorze, że nawet ten COVID nie odbierze nam determinacji do tego, byśmy, tak jak zaprzyjaźnieni mieszkańcy sąsiedzkiej gminy Janów Podlaski, posiadali w Białej Podlaskiej również nasz mural, który pragniemy odsłonić jesienią. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić już w okolicach obchodów Dni Patrona Miasta, które mają miejsce w ostatnich dniach września, ale na pewno wszystkich państwa serdecznie już dzisiaj mogę zaprosić na tę uroczystość. Kultura to nie miejsce, to niewielkie słowa. Kultura to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Chcemy z panem wójtem podziękować sponsorom, którzy finansowali to przedsięwzięcie.